Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w piątek, czas na podsumowanie dzisiejszego dnia, które tradycyjnie rozpocznę od przekroju informacji, które przygotowałem, a w drugiej części zobaczymy co w tym momencie ciekawego dzieje się na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW. Jak wiemy, o 14:30 poznaliśmy bardzo ważne dane płynące bezpośrednio z amerykańskiego rynku pracy, tak więc będziemy mieli okazję zaobserwować czy te dane wpłynęły na rynek, a jeżeli tak, to w jakim stopniu i jak w tym momencie kształtuje się sentyment, który jest Rozgrywany w pierwszy dzień nowego miesiąca i dodatkowo na koniec obecnego tygodnia. Jednym słowem, może być ciekawy. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania. Obejrzenia materiału od deski o deski, bo żadna ważna informacja nie umknęła Twojej uwadze. Dodam tylko, że dzisiaj w przeglądzie sektorowym omawiałem sporą ilość spółek z sektora Oze. Tak więc, jeżeli interesujesz się rynkiem, to właśnie tam Cię zapraszam. I już nie przedłużając, lecimy z konkretami. Były prezydent USA Donald Trump nie przyznał się w czwartek do zarzutów postawionych. W 98-stronicowym akcie oskarżenia w związku z próbami nieudanej zmiany wyników w wyborach do Białego Domu w 2020 roku przeprowadzonych w stanie Georgia. W odpowiedzi na nieudane wystrzelenie w zeszłym tygodniu przez Koreę Północną satelity szpiegowskiego, Stany Zjednoczone nałożyły w czwartek sankcje na Rosjanina, Koreańczyka oraz zarejestrowaną w Moskwie firmę. Oskarża się ich o wspieranie północno-koreańskiego programu rakiet balistycznych, podała agencja AP. Impeachment w Gruzji. Rządząca w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie rozpoczyna procedurę impeachmentu wobec prezydent kraju. Powodem są nieskoordynowane z rządem jej wizyty w Europie, podał w piątek portal Radia Swoboda, powołując na wypowiedzi lidera partii. Prezydent Kazachstanu. Zapowiedział w piątek przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie budowy elektrowni atomowej. Rozwój energetyki jądrowej jest szczególnie ważną kwestią gospodarczą i polityczną. Wiadomo, że istnieją różne opinie na temat możliwości budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju. Z jednej strony, Kazachstan, jako największy producent uranu na świecie, powinien mieć własną produkcję energii jądrowej. Niektórzy eksperci opowiadają się za budową elektrowni. Z małymi reaktorami. Z drugiej strony, wielu obywateli i niektórzy eksperci mają obawy co do bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, oświadczył Tokajew w wystąpieniu opublikowanym na prezydenckiej stronie internetowej. Olaf Scholz bije w Niemczech rekordy niepopularności. Tylko nieliczni Niemcy są zadowoleni z pracy rządu federalnego, wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie telewizji ARD i dziennika Die Welt. Od prawie 20 lat. Żaden kanclerz RFN nie był tak bardzo niepopularny jak Olaf Scholz z SPD. Jeśli chodzi o problemy, które najbardziej niepokoją Niemców, zdecydowanie na czoło wysunął się coraz gorszy stan gospodarki oraz niekontrolowany napływ migrantów. W najnowszym sondażu aż 79% Niemców stwierdziło, że są aktualnie mało zadowoleni lub wcale nie są zadowoleni z pracy rządu. Zadowolonych z gabinetu kanclerza Scholza jest 19%, a bardzo zadowolonych nie ma wcale. Fundacja Noblowska zaprosi na uroczystości skrajną prawicę oraz ambasadorów Rosji i Białorusi. Fundacja Noblowska po raz pierwszy na bankiet Noblowski zaprosi lidera szwedzkiej skrajnej prawicy, a na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla ambasadorów Rosji, Białorusi oraz Iranu. Wręczenie Nagród Nobla oraz Bankiet Noblowski odbędą się tradycyjnie 10 grudnia w Sztokholmie. Słuchaj tego. Prezes Fundacji Noblowskiej wyraził nadzieję, że zaproszenie ambasadorów z Rosji, Białorusi oraz Iranu na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla będzie okazją do pokazania ich przedstawicielom, jak ważna jest demokracja oraz prawa człowieka. W ubiegłym roku Fundacja Noblowska zbojkotowała państwa autorytarne. Inflacja w Niderlandach według Europejskiego Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych spadła w sierpniu do 3,4%, informuje Holenderski Urząd Statystyczny. Warto wspomnieć, że we wrześniu ubiegłego roku wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wyniósł w Holandii aż 17,1% i był najwyższy od II wojny światowej. Jednak od października 2022 roku inflacja w Holandii systematycznie spada, a w lipcu bieżącego roku wyniosła 5,3%. Procent. Przemyt imigrantów kwitnie. 406 osób zatrzymano w Bułgarii za przemyt nielegalnych migrantów w sierpniu bieżącego roku poinformował w czwartek resort spraw wewnętrznych. Jest to wynik pracy specjalnej grupy, w skład której weszli przedstawiciele MSW i prokuratury 612 osób zatrzymano za przemyt narkotyków. Spalanie paliw kopalnych w Unii Europejskiej w celu uzyskania energii elektrycznej w 2023 roku spadło do najniższego poziomu w historii, wynika z badania przeprowadzonego przez Ośrodek Analityczny Ember. W siedmiu krajach – Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Włoszech, Polsce i Słowenii – spalanie paliw kopalnych osiągnęło najniższy poziom w tym stuleciu. Unia Europejska zobowiązała się do końca dekady zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 65% w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Z raportu wynika, że w pierwszej połowie 2023 roku wytwarzanie paliw kopalnych spadło o ponad 20% w 11 krajach Unii Europejskiej i o ponad 30% w 5 z nich. W 14 krajach w tym okresie odnotowano najniższe w historii wytwarzanie paliw kopalnych. Z raportu wynika, że kilka krajów pobiło rekordy w zakresie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Grecja i Rumunia po raz pierwszy przekroczyły 50%, a Dania i Portugalia przekroczyły 75%. Polski rynek pracy staje się coraz bardziej globalny. Cudzoziemcy stanowią 6,5% pracowników. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej narodowości rozpoczyna pracę, i nie są to już tylko pracownicy z wschodniej granicy, ale z innych kontynentów, przekazała agencja zatrudnia GREMI PERSONAL. Centrum Analityczne GREMI PERSONAL przeanalizowało dane dotyczące zatrudnienia. Wynika z nich, że nadal Ukraińcy stanowią największą grupę cudzoziemców zatrudnionych w Polsce, ale ich liczba w rejestrach ZUS ponad 749 tysięcy była w lipcu tylko o ponad 13 tysięcy wyższa niż w ubiegłym roku. Zdecydowanie szybciej przybywało legalnych pracowników z innych państw, w tym z Białorusi, Gruzji, Indii, Filipin czy Nepalu. I już w przyszłym tygodniu odbędzie się decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i dowiemy się, czy Rada zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych, czy też nie? A tutaj mamy kolejną opinię. Członkini Rady Polityki Pieniężnej Gabriela Masłowska zagłosowałaby za obniżką stóp procentowych we wrześniu, jeżeli na posiedzeniu LPP pojawiłby się wniosek w tej sprawie, poinformowała PAP biznes Masłowska, dodała, że nie chce obecnie przesądzać o skali ewentualnej obniżki. No, raczej nie spodziewam się osobiście większej niż 25 punktów bazowych. Ceny ropy rosną wobec ograniczeń w podaży. Ceny ropy na giełdzie pali w Nowym Jorku są na plusach w piątek oraz przez cały tydzień. Analitycy wskazują, że ceny rosną w związku z zacieśnieniem po stronie podaży. Sprawdźmy to. Według wicepremiera Rosji Aleksandra Nowaka, Moskwa uzgodniła z partnerami OPEC dalsze cięcia eksportu, a szczegóły zostaną podane w przyszłym tygodniu. Traderzy oczekują podobnego komunikatu ze strony Arabii Saudyjskiej. Analitycy oczekują, że Arabia Saudyjska przedłuży do października dobrowolne ograniczenie produkcji ropy naftowej o milion baryłek dziennie. Słabszy dolar amerykański również stanowił wsparcie dla cen ropy. Silniejszy dolar wywiera presję na popyt na ropę, powodując, że towar staje się droższy dla nabywców z innych krajów. Lepsze od oczekiwań dane z chińskiego przemysłu oraz wzmożenie wysiłków rządu na rzecz wsparcia rynku mieszkaniowego również. Sparły ceny ropy, mając nadzieję, że takie działanie pomoże pobudzić wzrost popytu u drugiego co do wielkości konsumenta ropy na świecie. W piątek Chiny zintensyfikowały działania mające na celu pobudzenie słabnącej gospodarki kraju. Bank Centralny Chin poinformował w piątek, że od 15 września obniży stopę rezerwy obowiązkowej o 200 punktów bazowych do 4% z 6%. I za chwilę zobaczymy, ile aktualnie w tym momencie kosztuje baryłka ropy. Końcówka sierpnia przyniosła niewielkie podwyżki cen na stacjach paliw. Istnieje jednak szansa, że we wrześniu olej napędowy i benzyna nie będą już drożały. Wszystko za sprawą zmian zachodzących na rynkach hurtowych. W ostatnim tygodniu sierpnia średnia cena detaliczna oleju napędowego wynosiła 6,50 za litr i była o 5 groszy wyższa niż tydzień temu wynika z danych BM-Reflex. Od czerwca diesel podrożał już o 41 grosz na litrze i jest najdroższy od 4 miesięcy. Przeciętna cena detaliczna benzyny 95 podniosła się o grosz do 6,67. To także najwyższa średnia cena 95 od kwietnia. Bez zmian pozostała za to średnia stawka za litr autogazu i wyniosła 2,76. Polska wnioskuje o dodatkowe miliardy euro pożyczek w ramach KPO. Polska złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o wypłatę dodatkowych pożyczek w ramach środków z Funduszu Odbudowy i Odporności w ramach realizacji krajowego planu odbudowy o wartości 23 miliardy euro wynika z dokumentu komisji. Wcześniej Polska wnioskowała o 11,5 miliarda euro pożyczek na realizację KPO oraz o 22,5 miliarda euro dotacji. Komisja Europejska podaje, że łączna wnioskowana przez Polskę kwota pożyczek na KPO 34,5 miliarda euro. Przekracza o niecałe 7% dochód narodowy brutto polski z 2019 roku w cenach stałych, co jest maksymalnym poziomem finansowania zwrotnego, o który można zgłosić się do Komisji Europejskiej w ramach funduszy z KPO. Rekordowa liczba młodych Belgów rzuca pracę. Liczba pracowników poniżej 25 roku życia, którzy zdecydowali się na odejście z pracy w ciągu pierwszych 8 miesięcy bieżącego roku, wzrosła o ponad 40%. Porównając z tym samym okresem ubiegłego roku. To rekord w historii pomiaru. Analytic JP Morgan obniżyła rekomendację dla Dino Polska do niedoważaj i zneutralnie. Cena docelowa została ustalona na poziomie 376 zł. I za chwilę zobaczymy, jak Dino poradziło sobie z tą rekomendacją. A teraz czas na informacje dzisiejszego dnia. Przeciętne dane z amerykańskiego rynku pracy FED. Już stóp nie podniesie? No zobaczymy, ale na pewno dane są kosmicznie ważne również dla Fedu. Nieoczekiwany wzrost aktywności zawodowej Amerykanów, słabsza presja płacowa i przeciętny przyrost zatrudnienia. Tu główne wnioski z sierpniowych payrollsów. Generalnie taki raport z amerykańskiego rynku pracy powinien redukować presję na podwyżki stóp procentowych. Liczba etatów w sektorach pozarolniczych w sierpniu była o 187 tysięcy wyższa niż miesiąc wcześniej, poinformowało Rządowe Biuro Statystyki Pracy. To rezultat nieco wyższy od rynkowego konsensusu, który zakładał 170 tysięcy. Tym razem odczyt ten był zbieżny z opublikowanymi w środę danymi ADP, które pokazały przyrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 177 tysięcy. Od maja 2020 roku w gospodarce USA przybyło ponad 25 830 tysięcy etatów w sektorach pozarolniczych. Stało się to po tym, jak w marcu i kwietniu 2020 roku na skutek ogólnokrajowego lockdownu pracę straciło ponad 22 miliony Amerykanów. Stopa bezrobocia nieoczekiwanie podniosła się z 3,5% do 3,8%. Ekonomiści gremialnie zakładali jej utrzymanie na niezmienionym poziomie. Przekłada się to na 6 360 tysięcy aktywnie poszukujących pracy. Przeciętna stawka godzinowa w czerwcu wyniosła 33,82 i była o 24% wyższa niż w lipcu. Oczekiwano wzrostu o 30% miesiąc do miesiąca. Średnia płaca godzinowa w Ameryce była też o 4,3% wyższa niż przed rokiem. Średni. Czas pracy wydłużył się do 34,4 godzin tygodniowo wobec 34,3 godzin w lipcu. W sierpniowych payrollsach kryły się więc dwie zasadnicze niespodzianki. Pierwszym jest wzrost stopy bezrobocia wynikający z większej aktywności zawodowej. Dane sugerują, że ponad pół miliona nieaktywnych zawodowo Amerykanów zasiliło rynek pracy i zaczęło szukać płatnego zatrudnienia. Wygląda na to, że przełożyło się to na redukcję presji płacowej, ponieważ średnia stawka godzinowa podniosła się mniej niż w lipcu i mniej niż tego oczekiwali analitycy. Byłaby to dobra wiadomość dla decydentów z rezerwy federalnej, którzy od miesięcy powtarzają tezę o konieczności schłodzenia rynku pracy w celu ustabilizowania inflacji cenowej. Taki scenariusz miękkiego lądowania byłby optymalny dla Wall Street, ponieważ pozwalałby zakończyć najostrzejszy od ponad 40 lat cykl. Podwyżek stóp procentowych, a wiemy, że FED zgodnie z tym, co mówił prezes Powell zrobi wszystko, aby wręcz wywołać recesję w walce z inflacją, również powodując wysokie bezrobocie. Tak więc, skoro stopa bezrobocia nam na razie delikatnie zaczyna rosnąć, no to wiadomo, że może to studzić zapędy Fedu do kolejnych podwyżek stóp procentowych. Kolejna decyzja już w tym miesiącu, tak więc zobaczymy. Jaką decyzję podejmie Power i spółka? Te informacje będziemy śledzić na bieżąco. A teraz zobaczmy reakcję rynków. Zobaczmy, jakie nastroje panują na globalnych rynkach. W tym momencie mamy chciwość i na liczniku poziom 56. Jeżeli chodzi o świat, to kończymy ten tydzień i rozpoczynamy miesiąc. W zielonych barwach widzimy bardzo ładna sesja na rynku chińskim. W Japonii podobnie, Australia się cieszy, Południowa Afryka też względny spokój. Jak widzimy, w Europie zielono, Brazylia na zieloną, Kanada również pozytywnie. Jeżeli chodzi o SP500, w momencie, kiedy to nagrywam, pamiętajmy, sesja trwa w jeszcze dużo do końca dnia może ulec zmianie. Jak widzimy, Tesla tutaj spada 2,8, potem Nvidia R6 cofa, ale większość sektorów. W zielonych barwach to popatrzmy na indeksy, a tutaj kurs ropy. Popatrzmy, jak eksplodował, już zbliża się do 89 dolarów za baryłkę. Niemiecki DAX w dół 15857 punktów. Nasdaq w delikatnej korekcie 15460 punktów. SP 500. Jeszcze na plusie 4513 punktów, ale te cienie świadczą o tym, że zmienność jak najbardziej była. A jak duża? No to popatrzmy na metale. Srebro również reagowało na NFP 24 dolary za uncję w tym momencie. Przejdę na interwał godzinowy i tak wyglądała reakcja. Jeżeli chodzi o złoto, również mieliśmy dosyć potężną reakcję 1940 dolarów za uncję i popatrzmy, taka była reakcja. Jeżeli chodzi o NFP, to jest interwał 30 minutowy. I jeżeli chodzi o kurs jak radzić sobie złoty do poszczególnych walut? Kurs franka rośnie 4,67, punć na plusie 5,21, euro na plusie 4,46 i dolar na plusie 4,13. Euro-dolarek widzimy, tutaj mamy spadek na 1,08. Popatrzmy kolejny ważny rynek, czyli rynek krypto, a tutaj mamy poziom strachu. I na liczniku 40. Jeżeli chodzi o bitcoina, spada on ponad 5% w ciągu ostatniej doby i kosztuje 25722 dolarów za sztukę. Ethereum spada ponad 4%, 1631 dolarów za sztukę w topowej dziesiątce. Skoro bitcoin leci, no to wiadomo, że większość rynku leci. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd krypto umieszczam bezpośrednio pod opisem pod tym nagraniem, tak więc tam może znaleźć linki do giełd. A jeżeli chodzi o największe wzrosty, to Toncoin odbija 8,6 i potem. Można powiedzieć tyle. Z drugiej strony, najmocniej Kukoń token spada aż 11%. Potem kolejny token 10, TETA TURK 8,6%. x 8%, 6, 6, 8 w dół. Tak więc spadków dzisiaj na rybkę, na krypto nam nie brakuje. Zerknijmy, jaka jest reakcja na GPW. Jeżeli chodzi o pierwsze zestawienie, to jest to gaming i zobaczmy tutaj Kubik 9,5 na plusie, Render 9,4 megapixel 8,9. Z drugiej strony, najmocniej spada Movie Games VR 12,7 na minusie, PGMS. 10% na minusie czy Juju 6,6 na minusie. Liderem obrotu CD Projekt 34 miliony i dzisiaj odbija prawie 2%. 7800 Huge, 2100 TS Games, C Games bańka 700, 1,2%. To jest wynik indeksu, który rośnie i oczywiście kurs zamknięcia indeksu to 19 736 punktów. Jeżeli chodzi o banki, to dzisiaj Santander 2,15 na plusie, BP 1,3 na plusie. Najmocniej cofa się Banko Santander 3,9, 1,5% na minusie ING. Liderem obrotu PKBP 40 Banning. Sam indeks rośnie o 0,8. Kurs zamknięcia indeksu 8253 punktów. Na OZE przypominam, dzisiaj kilka spółek z sektora OZE omawiam w przeglądzie sektorowym. Tam je znajdziesz, tam zapraszam. Linki oczywiście w opisie. Ciasteczka 4,8 na plusie, termo 4,6, 3,6, a najmocniej spada OZY Capital 8,19 czy Zenelis 3,6. Liderem obrotu Sanex 339 tysięcy. Jeżeli chodzi o główny indeks nasz topowy WIG20, tutaj KG rośnie o 3,3%, Kruk 2,8, JSW 2,2, a najmocniej obrywa dzisiaj Ayor 1,14, 1,12, Allegro. A liderem obrotu dzisiaj jest Orlen 135 milionów, 85 PZU. Sam indeks rośnie o 1,16%, zamyka się, popatrzmy jak pięknie, 2050 punktów, tak więc idealnie na oporze. Jeżeli chodzi o spółki średnie, jeżeli chodzi o MWIC 40, tutaj grupa pracuje, bardzo ładna sesja, 7,4% na plusie, Amres 5% na plusie. Jeżeli chodzi o największe spadki, jest to Enea prawie 5% w dół, Tauron 4% w dół. Liderem obrotu Tauron 36, baniek, 30, Budimex, sam indeks straci 19% zamyka się na 5181 punktów. Jeżeli chodzi o spółki małe z swig 80, popatrzmy. Dzisiaj liderem wzrostów jest Selena 63 na płycie, Synectic 5247 Airbut. Najmocniej przecenia się Biomex 39, czy SANOK 28 na minusie. Liderem obrotu jest COGNOR 2900, 2 miliony. Synectic, sam indeks zyskuje 85,21 243 punkty na zamknięciu. Na New Conneccie popatrzmy. Dzisiaj. Największe wzrosty to y, Milisys 17% na minusie, planter 16%, Gowena 16%, to są te największe odbicia. Format 11% i też ładny obrót 2,600. I jeżeli chodzi o największe spadki na małym parkiecie, no to zobaczmy, jak duże one dzisiaj są. Widzimy BSH, które traci aż 21%, potem Carpathia 16%, Fintech 15%. I jeżeli chodzi o obroty, no to popatrzmy na liderów, czy jakaś spółka. Przybiła dzisiaj bańkę, czy też nie. Mamy jedną spółkę Formas 2 600. Na indeksie szerokiego rynku, popatrzmy, co się dzisiaj wyprawiało. Widzimy, że największe wzrosty. ASM ja Grupa zblokowana potężnie po PKC. Za to Patentus eksplodował 41% na plusie. holding 37. Harper 13.10. War Varimpex to są największe dzisiaj wzrosty na szerokim rynku. A najmocniej przecenia się Sledzak, tracąc 12,8. Farmę na 8% w dół. City Serve 6,4 czy 5,5 Energo Instant. liderem obrotu spółek spoza, WIG20. Zobaczmy, czy mamy kogoś wysoką wysoko, jest na pewno Budimex i chyba tyle. Jeżeli chodzi o indeksy, popatrzmy jak rozpoczynamy nowy miesiąc i kończymy tydzień. WIG bardzo ładnie, cały czas popatrzmy jak pięknie go oporuje, to 69 tysięcy, jesteśmy na górnych ograniczeniach tych dniówek, tak więc no zobaczymy. Wszystko oczywiście w rękach sentymentu ogólnorynkowego, jeżeli będzie pomyślny, no to kolejny etap to 70 tysięcy. Jeżeli chodzi o WIG20, bardzo ładnie zatrzymali się tutaj, tam jest 200 celem, jeżeli dadzą radę oczywiście rosnąć i cały czas liczymy na to, że jednak uda im się utrzymać powyżej 2000 punktów, chyba że coś niezbyt ciekawego wydarzy się na świecie. Jeżeli chodzi o Eswick 80, tutaj mamy rakietę wzrostową, po tym odpadnięcie jak widzimy delikatnej konsolki, mamy bardzo ładny wystrzał w dniu dzisiejszym, tak więc Eswick 80 Czyżby wracał do gry? No, ciekawe. I jeżeli chodzi o M40, to tutaj się absolutnie nic nie dzieje od kilku już tygodni, trwa marazm i idziemy bokiem, ale cały czas, pamiętajmy, średnie spółki są bardzo wysoko, tak więc musiałby być tutaj przepotężny dam, żeby w ogóle można było powiedzieć cokolwiek negatywnego o indeksie średnich spółek. Ja pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam tradycyjnie kciuki za wyniki i życzę udanego weekendu.